wróciła, Geralt. Po tylu latach. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wiedźmin 3 Dziki Gon, czyli przygoda Geralta. Musimy tutaj zaczekać, a tymczasem zostawcie łapkę w górę, gdyż zostawienie łapki w górę na samym początku filmu bardzo pomaga w pozycjonowaniu. Nie liczy się ilość, tylko liczy się w czas, w którym zostanie zostawiona. Niestety, takie pozycjonowanie jest głupie. Trzeba czekać, co? Przerwę mają. A tak z ciekawości, kolega to co próbuje załatwić? Zaświadczenie A38. Chociaż teraz to chyba formularz 202. Formularz 202? Łatwizna. Spróbowałby kolega zdobyć certyfikat P. Okej. Okej. Tak sobie czekamy. Może partyjeczkę gwincika? O. Czemu nie? Dobra, nie, może nie. Widzę, że dobrze znasz to miejsce. Pewnie załatwiłeś tutaj niejedną sprawę. A owszem, proszę kolegi, owszem. To i owo udało mi się ugrać. Ach, no bo widzi kolega, trzeba mieć na to dobry sposób. Bez dobrego sposobu ani rusz. Widziałem już wszystko. Próby czarowania, hipnozy, przekupstwa. Nic nie działa. Skoro nic nie działa, to co można zrobić? No co? Być miłym. Tylko tyle i aż tyle. No bo wie kolega, taka kobieta to siedzi tylko w tym okienku po 12 godzin albo i dłużej i nigdy jej nawet nie powie miłego dnia. Aha, no dobra. No w sumie racja. No, a jak kolega jeszcze by zorganizował jakie kwiaty albo perfumy, sprawa rozwiąże się w trymiga. Okay. No dobra, to spróbujmy. No to lecimy. Powodzenia, kolego. No i gwinta nie zagraliśmy. Może zaraz będziemy grać. Mogli. Gwinta na pewno będę grać z różnymi barmanami i tak dalej. Opcjonalnie kup prezent dla urzędniczki. To ja bym chciał kupić ten prezent. Zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, tutaj mam... O, alchemik! Perfumy! No to posz... Witam ponownie! A jednak nie. Muszę... Tutaj coś. A może jednak nie? Tutaj coś? Tutaj coś! Tutaj... Nie, na dole, no halo. No gdzie, jak tutaj nic nie ma? Może jeszcze w dół? Przecież no nie ma jak w dół. Jeszcze, no halo! Z nim mogę gadać. Włókna. No kup, pisze, no to, to chyba muszę kupić. Okay. Tutaj mamy kwiaty razy one. I to również jedna sztuka. Muszę się już zbierać. Do następnego, ok. I wracamy po ten formularz 202. No w sumie taka racja, no to normalne życie przedstawione tutaj jest. Niestety trochę tak śmieszne i dziwne, ale no tak jest, nie?
Tak? Mogę jakoś pomóc? Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy jak o swoje i tak dalej, i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc? No dobra, formularz... To nie można było od razu powiedzieć, że do zaświadczenia A38 potrzebny jest formularz 202? Straciłem sporo czasu. Się szanowny nie unosi. To przecież oczywiste. Inaczej się nie da. Zaraz wydamy formularz. Jak godność? Geralt z Rivi. Już szukam. Gedon Gemmel. A jest. Geralt z Rivi. Przykro mi, nie mogę wydać formularza 202. A to dlaczego? Co, proszę? Wnioskodawca jest oficjalnie uznany za zmarłego. Niech mi szanowny powie, jak ja to mam do ewidencji wprowadzić? No dobra, podaj mi. Przyniosłem pani kwiaty w podziękowaniu za pomoc w mojej sprawie. Ale ja... nie powinnam... Naprawdę dla mnie? Ich kolor pasuje do pani oczu. Szanowny, to jest Czaruś. Niech szanowny tu chwilę poczeka. Pójdę po pana Cianfanelliego. Może uda się coś zrobić bez tych papierów. Okej, widzicie. Podziałało. Dobra, mamy kilka minut. Mówi się im nie przeszkadzać, ale nie. Ciągle ktoś dupę zawraca. O, kogo ja widzę? Serdeczności, mistrzu Geralcie. No, dawno nas nie odwiedzałeś. Bo byłem trochę zajęty. Ale teraz już nie jestem. I mam do ciebie sprawę. Oczywiście. Mów, w czym mogę ci pomóc. No, problem z kątem. Widzisz, mam mały problem z kątem. Chciałem pobrać z niego pieniądze i... Nie ma sprawy, zaraz wszystko wypłacimy. Będzie tylko potrzebna jedna taka drobnostka. Już to słyszałem, zaświadczenie A38 i tak dalej. No, bez tego nie da rady. Ale widzę, że jesteś zorientowany w bankowości. Załatwisz to w Trymiga. Cianfanelli, dość wymówek. Wypłać moje pieniądze. Teraz. Ale mistrzu Wiedźminie, po co te nerwy? Zaraz wszystko wypłacimy, tylko najpierw muszę zobaczyć niezbędne dokumenty. Mam dla ciebie dokument znaczący dużo więcej niż te wszystkie twoje zaświadczenia. Proszę. Wezwanie od Jaśnie Oświeconej? Mhm. I jako jej osobisty wysłannik, na jego podstawie domagam się dostępu do mojego konta. Natychmiast. A widzicie? Tak, 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 mistrzu Wiedźminie. Chodźmy. Jak tam interesiątka, mistrzu Wiedźminie? Nie narzekam. Powinszować, bo u nas to słabo. Handel winem idzie coraz gorzej. Pewnie przez te fikuśne nazwy. Nikt poza Tuszą nie wie, jak wymówić. Dajmy na to Côte de Blessure. To i ludzie wstydzą się kupować. Nasz bank to duma Beauclair. Co potrzeba? Witam pana. Tutaj mamy tą, a tutaj pewnie mieliśmy... Skrypka numer 256. Po prawej, na końcu. Skrypka. Dobra, po prawej, na końcu. Tutaj. Otwórz. Cianfanelli, co tu jest grane? Ta skrytka jest pusta. No... pieniądz musi być w obrocie, więc jak dowiedzieliśmy się, żeś umarł, mistrzu, to puściliśmy go w ruch. Kupiliśmy akcje, obligacje, zainwestowaliśmy w rozwój paru winnic, no i się rozeszło. Nazwijmy rzecz po imieniu. Po prostu mnie okradłeś, tak? Ależ, mistrzu Wiedźminie, gdzież bym śmiał, ja?
Śmiałbyś, Cianfanelli. Śmiałbyś. I teraz za to odpowiesz. Otwórz tę kratę. Mistrzu Wiedźminie, wszystko oddam, obiecuję. Klnę się na brodę mojego ojca. No to ma tydzień. Tydzień. I ani dnia dłużej. Nie pożałujesz, obiecuję. Wszystko przygotuję, a ty wróć za 7 dni. Mhm. Do zobaczenia. Jeszcze chcieli bić z nami. Dobra. Zobaczymy za tydzień. Się pobijemy jeszcze. Poczekaj tydzień i rozmawiaj. No to wiecie co, ten wątek kontynuować będziemy dalej. Portrecista. Spotkamy się z nim. Chociaż nie, to z portrecistą się nie spotkamy. Przemiana także nie. Wieczne odpor... bo to już zrobiłeś. A to jest ten... ten klient ma zawsze rację. Wieczne odpoczywanie teraz. Jak tam w ogóle exp... O, nieźle. Leci, leci, a kurczę, zadania lecą. Jak tam w ogóle zadanie główne? 39. To możemy do 44 poziomu wbić bez problemu, żeby tam odzyskać. Do 43 ja bym chciał. Będziemy dalej kontynuować rozgrywkę. A tymczasem znajdziemy Harlesa Lanzona, no, blisko. Wiele o was mówią, Wiedźminie, a jeszcze więcej szepczą. Hytrusku. Wow! Drama, jesteś na jakimś... Coś ze zdrowie? Na jakimś czymś. Tutaj co to jest? Cmentarz to jest? On jest na górze zapewne. Co to za porządki? Czemu nikt się tym nie zajmie? Dobra, gadajmy. O co chodzi? A wyście może w sprawie ogłoszenia? Mistrz Wiedźmiński? Oczywiście. To ty masz problem z jakimiś hałasami na cmentarzu? O kurczę. Tak, tak! Wygląda na to, że tylko ja. Nikt inny się nie pofatygował, żeby się tym zająć, a hałasy wszyscy słyszą. Byłem z tym u gwardii książęcej. Podobno nic nie znaleźli, ale kto ich tam wie, czy w ogóle szukali? To co mam zrobić? Sam się po cmentarzach szwendać? Zawsze lepiej. Dobra, o co chodzi z tym hałasem? Te hałasy powtarzają się regularnie? Co noc! Ja tu zaraz obok mieszkam, to słyszę wyraźnie, jakby mi kto trąbkę do ucha przystawił. A potem... Coś jakby niedźwiedź pierdolnął w kredens. Rozumiem. To mi się wydaje, że będą te... jak oni się nazywali? No dobra. Trolle. Ile za to dostanę? A ile... byście chcieli? Oj. 60? Zgoda! Dobra. No to załatwię to. Zajmę się tym. Były jakieś ofiary? Albo zaginął ktoś ostatnio w okolicy? Czy to tylko hałasy? Nie, nikomu nic się nie stało, na szczęście. A co, myślicie, że to może być jakiś potwór? Może, ale nie musi. Równie dobrze mogą to być hieny cmentarne. Albo jakiś bezdomny. Przekonamy się. No, przekonamy się. Mam nadzieję, że... Sam już nie wiem, co gorsze. No nic. W każdym razie ruszajcie, mistrzu. Mam nadzieję, że to nie jest ten cmentarz, gdzie mamy się spotkać z tym naszym kolegą. Gdzie to w ogóle jest? To jest tu obok, nie? Tak, to jest tutaj. Tu jest przemiana się zaczyna. Szczerze powiedziawszy, ja bym tą przemianę fajnie zaczął. Ale na razie poczekajmy. Przemiana, a... Główne zadanie się zaczyna. A tu drugi cmentarz jest. No dobra, fajnie. Czyli tutaj nie muszę nic. Równowaga w przyrodzie, turniej, wieczne odpoczywanie, jeszcze jakieś. A to równowaga to kiedy indziej. W sumie. Dobra, lecimy. Ej, chłopy, wszyscy jesteście tam sami.
Śmieciłeś, o, niedobrze. Co nam przyniesie jutro? Ej, Geralt. A chcesz pysk? Co za jaja. Nie słyszę żadnych hałasów, ale może warto się rozejrzeć. Zapamiętaj się! Wierzałem, że to gdzieś tutaj na dole będzie. Coś. Już coś. Tutaj coś mamy. Jakieś ślady? Okej. I co, do grobu to idzie? No to by wychodziło. Tutaj coś mamy. Rozkopany grób. Ale hieny cmentarne raczej nie hałasują. Co ty, mistrzu Geralcie, nie bałeś? Tu mamy jakieś ślady te. No one do grobu prowadzą, no gdzie indziej niby. Tu zamknięte. Raczej tu na dole. Tutaj na dole raczej się wydaje. Quen miał być. No dobra, tutaj nic nie ma. Tam mamy coś. Bandyci czy co? Raczej mi te trolle by się wydawało. O, tu naprawdę sporo mamy tych zakamarków. No, naprawdę. Dobra. Tutaj jeszcze tam na dół można zejść, ale ja tam się nie pofatyguję. Tu zostanę. Tam coś mam, kogoś. Rabuś grobów. Dawaj, Geralt. Do tyłu. Nigdy się nie nauczycie. No. O nie. Tekok. O nie. Dobra, widzicie, rabusie. No i poszło. Hałasy to może być robota hien cmentarnych. Ale i tak trzeba poczekać do wieczora, żeby to sprawdzić. Używając więzińskich zmysłów, poczekaj do wieczora. Dobra, tutaj coś mamy. Rozkazy jakieś, przeczytajmy. Okej. Jakiś ostatni skok gangu Selin. Spełnij poszukiwania. Ostatni skok, tak. Przeszukaj brzeg jeziora koło cmentarza. Zaraz to zrobimy. Bo i tak musimy poczekać, widzę. Dobra, tutaj ich pozajwijałem. No i mamy proste wyjście. Wyłazimy. A i tak muszę poczekać do wieczora.
I za chwilę rozwiążemy tą sprawę, o co tu tak naprawdę chodzi. Będziemy... Ej, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj. Tutaj gdzieś jest wyjście. Tam wyjście. Nic się nie bój, tutaj jest biały taki biały wilk we własnej osobie. No, we własnej osobie mamy, widzę, że cmentarz za murami. Dobra, poszły. Dobra. Poszło. I znowu to fajna muzyka, taka walka i tak nagle się zmienia ta muzyka. Ramy. Zamknięty list. List jest rozmaknięty, rozpada się w pasy, ale no, można go odczytać. Nie róbcie żadnych głów. Wiem, że pochowałeś się z Alinem na cmentarzu Bukler. Razem z jakimiś tam łupami. Musimy teraz wrócić. Na ten cmentarz, zapewne. W ogóle się rozpoczyna to zadanie z tym tym. Tutaj w ogóle mamy coś. Aha, tutaj mamy jakieś groby do innego zadania. Co z nimi na razie nie będę robić nic. Idziemy na cmentarz w murach. Po ten skarb. A następnie weźmiemy się. Zobaczymy, co tam hałasuje, tak? Podobno. Ja tam nic nie słyszałem jeszcze, ale to wiadomo, jeszcze nie ma nocy, tak? To ty jesteś! Ten zwycięzca turnieju? No. Na pewno na dole. Tutaj jest, raczej w tej skrzyneczce mi się wydaje. Tej, co było ostatnio. Tutaj, ta skrzynka. O, ta. Ta, o, mała. Tak. Dzienniki. Spoko, trochę jest. Teraz zobaczymy może coś. Dziennik ogrodnika Quake. Dzień służby, kilka dni macie. Może się sobie zatrzymując przeczytać. Proszę bardzo. A tymczasem ja sobie wybiorę to zadanie. Ścieżki przeznaczenia. Portrecista, wieczne odpoczywanie. Jeszcze nie mogę lokalizować tego tych hałasów. Wyjdę na razie na górę, tutaj. Bo raczej to będzie tutaj. Poczekamy sobie kilka godzin. Nikogo nie ma. Zaraza. Jest. Znowu ktoś się tłucze. Hałas zdaje się dobiegać z katakumb. No. To stąd dochodzą te hałasy. Nikogo nie ma? Dziwne. Nie wygląda to też na leże baby cmentarnej. No nie. To nie może chodzić o hieny cmentarne. Bo na pewno by nie zostawili złoconego wazonu. Tutaj mamy coś jeszcze. Się tu spoczywa tak, Margot de Corentin. Tu mamy coś. Roztrzaskane naczynie. Jakby ktoś cisnął nim o ścianę. Tutaj mamy coś jeszcze. Nie to. Louis de Corentin odszedł w dniu wspomnienia świętego Dyzmy. W miarę świeże. Mniej więcej wtedy zaczęły się te hałasy. Nie ma śladów potworów ani hien cmentarnych. Lekki bałagan i tyle. Może to jednak nie tu. Dziwne. W katakombach dalej. To się też niemożliwe. Hałas wyraźnie dochodzi z tego grobowca. Tutaj. Na pewno tutaj. No tam, ewidentnie coś. Ewidentnie tutaj coś. Coś tu jest nie tak.
Trzeba się tu gdzieś zaczaić i poczekać na rozwój wypadków. Okej, gdzie ja mam się ukryć? Tutaj gdzieś? Może za tym posągiem. Jest coś. Coś się pokazało. Nic, tylko całymi dniami bimbał i grał w te przeklęte karcie, jak jakiś krasnolud. Tfu, do stu diabłów. Jasne, bo lepiej sterczeć pod świątynią Lebiody i modlić się ranki wieczory. Niewdzięcznik! Za ciebie też się modliłam, żebyś jarzmo hazardu zrzucił. No to marnie ci poszło. Widać, bogowie też mieli dość tego jazgotu. A ty tu czego? To prywatna rozmowa. No a co się kłócicie? O co właściwie się kłócicie? Ty! Nie twoja sprawa! Może będę mógł jakoś pomóc? Nie wiem, kim jesteś, ale ratuj mnie! Nie chcę przez wieczność leżeć obok tego bezbożnika! Zabierz go z mojej krypty! Ale o co tu właściwie chodzi? No właśnie. To moja krypta! Moja! A ta raszpla nawet po śmierci nie chce się odczepić i mi kołki na głowie ciosa. Gdzie ja miałam oczy, jak za niego szłam? Tego bydlaka, karciarza i szulera. Nawet własne dziecko byś w gwinta przegrał. To było raz, kurwa, i to żartem. Ile razy mam ci powtarzać? A kto nasz cały majątek na posąg Lebiody oddał? To był zbożny cel! Zbożny! Światłość naszego błogosławionego proroka odmieniłaby ten kraj hazardu i herezji! Skąd na miłość bogów mogłam wiedzieć, że to szwindel? Bo cię ostrzegałem! Jakieś 500 razy! Cisza! Uspokójcie się oboje! No do kogo to należy? No dobra. To czyja jest właściwie ta krypta? Jak to czyja? Moja, rodzinna. Ta Koryntin, co ty, czytać nie umiesz? O tak, ale to za mój posag wykupiona od wierzycieli. W tej sytuacji nie widzę innego wyjścia niż przenieść jedno z was. Wtedy znowu będzie tu spokój. Tak, zabierz jego. Jeśli to zrobisz, to ja powiem ci, gdzie ukryłam jego szczęśliwe karty do gwinta. O. Wiedziałem, że to ty. Nie, no trzymajcie mnie. I nie dość, że chcesz mnie wyrzucić z mojej własnej krypty, to jeszcze mu zapłacisz moimi kartami. Zaraz mnie szlak trafi! Gdybym miał te karty na turnieju w Belhaven, to bym nadal żył! To przez ciebie, cholero jedna, mnie zadźgali! O nie! Za twoje długi cię zabili, nie przeze mnie! Nie będziesz chyba słuchać tej starej dewotki. Wiem, gdzie schowała te karty. Sam ci je dam. Tylko ją stąd wynieś na miłość Lebiody. A kurczę. Muszę się zastanowić. No dobrze. Jedno z nich trzeba przenieść. Tylko kogo? I rzekł prorok Lebioda. Nie będziesz grać na pieniądze. A potem dodał, bo dla mnie zabraknie. Ty heretyku! Zamknij się! Nie rozmawiam z tobą! O nie, Scaramendo! To ja nie rozmawiam z tobą! No i kogo tu przenieść? Morgoth de Corenti. Luis. No to jest jego krypta, nie? No to chyba... W sumie są razem, no to kurde, jeszcze sam nie wiem. No dobra, go zostawimy, bo to jest jego krypta. Nie!
Czekaj! Jeśli już musisz mnie gdzieś przenieść, niech to będzie chociaż jakieś ładne miejsce. Dla mnie bez różnicy. Więc gdzie? Proszę, zanieś mnie do grobu mojej matki. Znajdziesz go na starym cmentarzu, poza murami. To piękne miejsce, prawie nad samym jeziorem, w otoczeniu wyjątkowej flory. Okej. Da się zrobić. Wyjątkowa flora. A konkretniej? Znajduje się pod rozłożystym kasztanowcem. Na nagrobku jest nazwisko mojej matki. Michelin Belle-Rose. Że też ja jej nie posłuchałam, jak mnie przed nim ostrzegała. Okej. A z tobą mogę gadać? Mogę? Wreszcie. Odbierz nagrodę. Jeszcze nie skończyliśmy, tutaj mamy grabarza. Proszę, proszę! Turniejowy sędzio. No, fajnie, fajnie, fajnie. Widzicie, mają tutaj fajnie jest to, że mamy po prostu wiele rzeczy. Kurczę, tutaj się urobi. Dobra, nie tutaj mam. Się, dalej, dalej. W tym miejscu. Tutaj chyba Margot. To ten będzie, nie? No i gdzie ten grób? Ten mi się wydaje. Margot mówiła, że stoi pod kasztanowcem. Thomas Lorma. Na płycie jest napis w starszej mowie. Wybawienie nie leży w Dolnevde, tylko w naszych sercach. Chwała niech będzie Eliren. Zaraza. To by było na tyle, jeśli chodzi o dziennik profesora. Wygląda na to, że nie tylko ja o nim wiedziałem. Powinienem się tu rozejrzeć. Przemiana. To poczekajcie jeszcze z tą przemianą. To tu mamy zanieść. Mistrz kamieniarski Faramond, światowej sławy renowator tam pałacu po prostu, Auclair, kurczę, zginął tragicznie, nie doczekawszy finału budowy. To nie ten. No nie ten, nie ten. Ten musi być. Michelin Belle-Rose. Ten, tak. To tutaj. No i załatwione. Wróć do Louis, porozmawiajmy o tych kartach jeszcze. Widzicie, załatwiliśmy, kurczę, jedno zadanie. Długie, ale fajne. I z tą przemianą, nie, z przemianą trzeba zacząć. Chociaż ja wiem tak troszkę, o co tam chodzi w tym. Trochę takie nie ogarniam tego systemu. Dobra. Musieliśmy to zrobić, mimo że i tak obojga tam powinni być, ale no nie da się, no. Jak się nie da, to się nie da, nie? Gdzie ty jesteś? Wyniosłem urnę z prochami Margot, jak chciałeś. Louis? Jesteś? Mogłem się spodziewać, że mnie wystawi. No to pogadamy inaczej. To zmuszamy. Błagam, odłóż mnie z powrotem! Tak, oszukałem cię. Nie wiem, gdzie są te karty, ale... Ale coś wymyślę, czekaj. O, mam! Słuchaj, jest taki zbrojmistrz, Trentin. Ograłem go kiedyś w Gwinta. A że nie miał pieniędzy, obiecał mi piękny miecz ze swojej kolekcji. Nie zdążyłem już odebrać długu, ale jak mu powiesz, że przysyła cię Louis de Corentin... No i nie będziemy. Louis de Corentin. To w sumie może być problem. Ale gdyby... Trzeba było go przenieść, byśmy mieli karty ze Skellige. Czekaj. Mam! On jest przecież nałogowym hazardzistą. Żona go zmusiła do terapii i jest święcie przekonana, że Trentin kart nie tyka. Gdyby się przypadkiem dowiedziała, że on nadal gra w Gwinta, miałby przejebane. Dzięki.
Aj, nie będziemy mieć kart chyba. Czy będziemy mieć? Zobaczymy. Rozmawiaj ze zbrojmistrzem. Oczywiście rozmawiamy. Ale to się zadanie przeciąga, ale fajne, fajne, naprawdę fajne, mi się podoba. Przeskoczę tędy. Dobra, zbrojmistrz, on tutaj zaraz jest. Bliutko. No i mam. No i tutaj mam go, tutaj chyba. Tutaj, w środku. Czy nie? Nie tędy się wchodzi. Z drugiej strony w takim razie. Tak, z drugiej strony przecież mnie nawet droga w tak prowadzi, no. Dawaj, Geralt. Tutaj. Cholera jasna. Dawaj. O, byłem u ciebie ostatnio. Najlepsze żelazo w całym Tucson. Tylko spójrz! Przyszedłem teraz. Przychodzę od Luisa de Corentin. W sprawie miecza. A to dobre. De Corentin nie żyje. A ty mu brat czy swat? Louis nigdy o tobie nie wspominał. A mnie za to trochę opowiadał o tobie. Podobno kiedyś dużo grywałeś w gwinta, ale żona cię wyciągnęła ze szponów hazardu. Taka żona to skarb. A to kutas. Myślałem już, że miecz u mnie zostanie, skoro Louis wyciągnął kopyta, a teraz... No tak, ale czego innego się mogłem po nim spodziewać? Szlak by to jasny trafił. Dobra, będziemy mieli jakiś miecz za to. No dobra, miecz jest twój, niech stracę, ale... Nie zostawaj mnie na lodzie, daj się odegrać. Może mała partyjka na pieniądze? No, co ty na to? A żona? Nie boisz się, że... No chyba żartujesz. Niby czego mam się bać? U mnie w domu baby nie mają nic do gadania. A poza tym wyjechała na parę dni do swojej siostry w Belhaven. To co? Gramy? No dobra. Zagrajmy. Co prawda już odcinek się bardzo przyciąga, no dobra, dzięki temu zagraniu. Namówiłeś mnie. Grajmy. Dobra, no to rozpoczynamy. Skojatel, tak? A Skojatel będzie trzaskającym rusznie za bardzo, ale gęsta mgła za dobra będzie. Trzaskającym rusznie potrzebny. Róg dowódcy już lepiej. Ale zupełnie inna mechanika niż w normalnym gwincie. No. Nie widzimy, ile on ma kart jeszcze, przede wszystkim. To jest niefajne. A nie, dobra, piszę ile kart, dobra. Zapomniałem. Dobra, pasujesz, to ja też pasuję. Tylko w inny sposób. Okej, okay, no dobra. Ciśniemy. Jedną rundę ja wygrałem, więc fajnie. Więc mogę zrobić dużo. Dobra. Okej. Oni się tu połączą. To są niebieskie pasy, nie? Tak, niebieskie pasy to są. I ja chcę je mieć w gwincie tym, w gwincie normalnym, nie? Tylko gra. Kurde, no poszło. Moja przewaga poszła. Dobra, poszło. Pasuj. O nie. Tak
to się nie będziemy bawić. Ja mam w ogóle co ja mam na tym cmentarzu. Ósemka. Poszło. Ma kurde sporo kart. Dobra. Pasować będę. Kurde. No nic nie zrobię, muszę pasować chyba. Dobra, ja wolę spasować teraz niż później. Czy mogą teraz... Oj, zjebałem też trochę. 5 kart przeciwko 2 kartom. Dobra. Okej. No i szpiega by się przydało, słabszego przynajmniej. Dawaj. Jakie karty będą, oby dobre. O, Cirilla. Też mam. Ale na chwilę obecną on wygrywa i wygra. Kurczę. I wygra. Wygrał! Mało zabrakło. Chyba, że dowódcy użyje, ale to nie da się. Kurczę. No a jakbym we wcześniejszej rundzie użył, to by było nawet lepiej. I przegrałem niestety. Porażka. Przynajmniej próbowałeś, ale wiesz jak to mówią. Karta nie kobyła, odwrócić się musi. Gdybyś miał ochotę się odegrać, to wiesz gdzie mnie szukać. Jasne. Odegramy się. Dobra, muszę odebrać nagrodę, teraz jadę. Znaczy lecę po nagrodę. Dobra, jadę, lecę. No. Lecę po tą nagrodę. I będziemy kończyć dzisiejszy dłuższy odcinek. A tymczasem możecie w tej chwili zostawić łapkę w górę. Oczywiście zachęcam do oglądania, zostawienia komentarza również. Jakiegoś merytorycznego najlepiej. Pomaga to bardzo w pozycjonowaniu. Łapki w górę na początku powinniście już zostawić, bo to jeszcze bardziej pomaga. I oglądać filmy w playlistie, to też bardzo ogląda, pomaga. Możecie również dodać do swoich playlist i udostępnić. Cześć. Załatwione. Nie będzie więcej hałasów na cmentarzu. No, nareszcie wyśpię się we własnym łóżku. W Lisku też zrobiło się za głośno. Co za ludzie? Drą się jak opętani. Jeden ciągle tylko Odrin, Odrin, jak pomylony. No dobrze, a co to było tam na cmentarzu? Potwory, jak mówiliście? Nie, małżeńska król. Nie, kłótnie małżeńska. I to wszystko? A wrzeszczeli jak potępieńcy. No cóż, przykro mi, że kłopotaliście się dla takiej głupoty. Tu macie za fatygę. Dzięki. Mało oczywiście punktów i tak dalej, ale mi to na właśnie na rękę jest bardziej, że mało tak punktów. Buklerskie safari. Nigdy nie ufaj nieznajomemu. Dobra, 36 poziom. Znaczy, no, 36 poziom. Turniej pięciarski. Na 36. Klient ma zawsze rację. To jeszcze na to musimy poczekać. I widzę, że kurczę. 37 musimy w takim razie brać. Braterska miłość. Porównam z Mają ze Celestienodawcą. Czy tą przemianę? Przemianę czy to? Dobra, to. Tą braterską miłość weźmiemy, a przemiana będzie później. Dobra, wieczne odpoczywanie, zadanie zakończone. Gdzie ja mam porozmawiać ze zleceniodawcą? Ja mam porozmawiać o tutaj, aż o cię. To będę musiał z pałacu podjechać sobie prosto. Te znaki mogę złożyć od razu, no dobra. Ale to będzie w innym odcinku. Jeszcze dodam do tamtej mojego mówienia. Możecie również, o pójdziemy za nim, możecie również zainteresować się reklamką poprzez kliknięcie w banerek lub jej obejrzenie i ja wtedy dostanę na jakieś konkursy lub gry.
do konkursów również także. A to by było na tyle. Na razie, cześć. No i cześć. Do kolejnego odcinka.